Witajcie. Dzisiaj jestem na strajku nas, wszystkich rolników, między Trzebnicą a Wrocławiem. Dowiecie się zaraz, gdzie dokładnie. Będziecie widzieli. Fajnie, dużo chłopaków. Atmosfera jest taka, jak powinna być. Walczymy, słuchajcie. Jesteśmy tutaj. Przedstawcie się panowie po kolei. Piotr Stawiński. Konrad Marcisz. I Roman Sławny. Świetnie. Chłopaki, więc powiedzcie tak... Po co tu jesteśmy, o co walczymy, bo wiadomo, że ani telewizja, ani radio nie powie dokładnie nic, powiedzą to, co chcą, rzucą jakąś krótką notatkę, krótkie hasło, że tam gdzieś tam strajki rolnicze, a ta sprawa jest bardzo poważna, więc słucham po kolei. Mów. Czym jest rzecz? Rzecz jest tym, że nie mamy pieniążków, ponieważ poprzedni rząd i Komisja Europejska stworzyły taką dziwną sytuację na rynku, że ci, którzy produkują uczciwie, zgodnie z normami unijnymi, nie są w stanie konkurować z żywnością, z płodami rolnymi, które napływają ze wschodu. I to mówimy nie tylko ze wschodu, myśląc o Ukrainie, tylko wiemy o tym, że to już nie jest tylko ukraińskie zboże, ale jest rosyjskie zboże. O to protestujemy. Protestujemy o to, żeby zrobił ktoś w końcu porządek z tym, bo nasza sytuacja jest bardzo ciężka, wręcz dramatyczna. Zaczęła się wiosna, zaczęła się praca na roli. Nie mamy pieniążków na zakup środków ochrony roślin, na zakup nawozów. Za chwilę dużymi krokami zbliżają się następne żniwa. Magazyny pełne, nie mamy gdzie sprzedać zboża. Już pomijając to, że cena jest żenująco niska. Rozumiem. Nikt nic nie robi, więc... Wychodzimy i dalej protestujemy, dalej po prostu głośno mówimy o tym, jak wygląda sytuacja. A te zabiegi kosmetyczne takie odnośnie Zielonego Ładu, jak to wygląda? Odnośnie Zielonego Ładu to jest sprawa tego typu, że część społeczeństwa w ogóle po prostu nie rozumie w ogóle pojęcia tego Zielonego Ładu i myślą sobie, że my sobie coś tam wymyśliliśmy. Ja podam taki prosty przykład, jeżeli, przepraszam, na przykładzie prostego, zwykłego domowego gospodarstwa. Jeżeli ktoś ma na przykład mieszkanie 100-metrowe i przychodzi Unia i nakazuje, że ma komórkę, na przykład pan, w której przetrzymuje produkty, czy tam kawałek pokoju, nieważne, mniejsza z tym, i nagle się okazuje, że 4 metry z tych 100 metrów nie może tam w ogóle wejść. Nie może w ogóle tego użytkować, chociaż to jest jej. Nie ma prawa. Wyobraźmy sobie teraz w przypadku firmy transportowej. Ingerencja we własność po prostu. Jest 100 tirów, z tych 100 tirów 4 muszą stać. Opłacani kierowcy i 4 te ciężarówki nie mają prawa zarabiać. I u nas na przykładzie to jest 100 hektarów, z tych 100 hektarów 4 hektary ma stać odłogiem. Ja jeszcze może to jest po prostu cyrk i to jest po prostu kabaret. To my się na to po prostu nie godzimy i na pewno się na to nie zgodzimy. Rozumiem. Jeżeli mogę dorzucić do kolegi, bo bardzo dobry przykład powiedział o tych 100 ciężarówkach, gdzie 4 muszą stać. To ja jeszcze doprecyzuję, żeby ludzie w mieście to zrozumieli. Nie dość, że te 4 ciężarówki muszą stać, to my musimy za nie płacić. Czyli jak ktoś ma ciężarówki na przykład w leasingu, to musi za nie płacić. Czyli czynsz musimy płacić. Mało tego, to ugórowanie polega na tym, znowu diabeł tkwi w szczegółach, że to musi być czarny ugór. Na czym polega czarny ugór? My na te 4% musimy co jakiś czas wjeżdżać, na przykład z agregatem talerzowym, żeby tam nic nie rosło. Czyli ponosimy dodatkowe koszty. Więc wracając do przykładu 4 ciężarówek. Nie dość, że musimy za nie płacić leasing, to tak naprawdę musimy je tankować, płacić kierowcom, tak, po to, żeby one jeździły na pusto. A my nic z tego nie mamy, tylko dodatkowe koszty. A to jest zupełnie po prostu bez sensu, bo to jest twarda ingerencja we własność. Tak... Gdzie tu jest ekologia? No właśnie. Gdzie tu jest ekologia? Skoro my wypalamy paliwo i nic z tego nie ma. Dokładnie. Z tego co wiem, to Zielony Ład też uderza w zwykłych ludzi, w emerytów, rencistów, którzy mają ogródki działkowe w miastach i pod miastami różne i tak dalej, do tego stopnia, że nie będzie wolno im uprawiać ani marchewki na własny pożytek, ani posadzić żadnej jabłonki. Jak tutaj się ta sprawa, wiecie coś na ten temat może? No słyszeliśmy ten projekt i to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Nie wiem co ma do rzeczy, jakiś tam ogródek do ekologii, tak? No podobno jesteśmy strasznymi producentami CO2. No to proszę sobie pomyśleć. Cała Europa to jest ile? 7% w skali całego świata. To proszę teraz sobie pomyśleć, ile emisji spalin jest takiego przykładowo statku, który wiezie te wszystkie produkty. Kontenerowca. Tak. I jeżeli on pali tam 1000 ton mazutu na godzinę i tu się przyczepiają do nas o takie pierdoły,
A czemu tam nikt w to nie zaingeruje? Dokładnie. Tu walczymy o ekologię. Tu nie możemy sobie dojść, tak. Może do tego, nie mówię, że dojdzie, ale może dojść do tego, że na własnym podwórku, na wsi, gospodarz czy gospodyni nie będzie mogła sobie pory do rosołu po prostu wyhodować w własnym ogródku, mhm. czy pietruszki, mhm. bo Unia nam tego zabroni. To dokładnie jest... po prostu cyrk, tak. To jest kabaret, to gdzie my żyjemy i w jakim świecie. A jeszcze jedna taka rzecz, żeby ludzie może trochę w mieście sobie też oczy otworzyli, że niech nas nie negują za to, co my robimy, bo my nie robimy też tego dla siebie, że Unia, Unia, Unią. My nie chcemy od tej Unii naprawdę żadnych pieniędzy, my sobie bez tej Unii świetnie radziliśmy i dalej sobie poradzimy, tylko niech nam dadzą normalnie po prostu zwyczajowo żyć. Czyli... To, że ludzie się zachwycają, bo rolnicy jeżdżą wielkimi, drogimi traktorami za miliony złotych. Mhm. Tylko muszą o tym wiedzieć, że te traktory są w kredytach. Także jeżeli na przykład idzie mąż z żoną, pracuje w mieście i bierze kredyt na mieszkanie 600-700 tysięcy, kupuje działkę i buduje dom, on jest zadłużony też w kredycie i musi go spłacać parę lat. Tak samo my. Przecież my nie wrócimy do koni, do chomont i nie będziemy orali koniami tych pól, tak? Oczywiście. Bo też Unia na nas wymusiła. Oczywiście, kiedyś ludzie te same areały uprawiali końmi, ale to były inne czasy. Unia też na nas wymusiła. Skąd my mamy teraz te wielkie traktory, te maszyny? Bo na wszystko musimy mieć czas. Gnojowice musimy wylać od tego do tego. Nawozy musimy wysiać od tego i do tego. Więc jak? Rękami, z miskami? To po prostu jest wymóg taki, że na nas to wydusili. I też proszę zrozumieć, że na przykład ludzie się dziwią, dlaczego my strajkujemy, dlaczego wychodzimy na ulicę. No wychodzimy dlatego, bo jest nam też ciężko i nie dajemy, jak kolega powiedział, ledwo wiążemy koniec z końcem. I teraz prosta sytuacja. Idzie mąż z żoną do pracy, mają na przykład 10 tysięcy miesięcznie zarabiają, tak? Mąż pracuje gdzieś tam, żona pracuje gdzieś tam. I nagle się okazuje, że z tych 10 tysięcy oni już nie mają miesięcznie 10 tysięcy, tylko mają 4. I proszę sobie zadać pytanie, nie zdenerwowaliby się, nie wyszliby na ulicę, nie oburzyliby się? Proste. Tak samo my w ten sposób po prostu też działamy. Jasne. Poza tym pamiętajmy o jeszcze jednym aspekcie tych dużych maszyn. Kiedyś w gospodarstwie PGR-owskim, gdzie było na przykład 700 hektarowe gospodarstwo jedno, było obrabiane na przykład 30 ciągnikami typu Ursus. To proszę mi teraz znaleźć nie 30, 10 chętnych ludzi do pracy na roli. To jest 7 dni w tygodniu, wiadomo jakie są żniwa, to 12-14 godzin. Nie ma ludzi chętnych do pracy. To też jest kwestia tego, że my musimy mieć większe maszyny, po prostu. Żeby w tym samym czasie zdążyć. Tym bardziej, że rolnictwo to taka specyficzna dziedzina, tak? Tu jak są warunki pogodowe, to trzeba daną czynność zrobić tu i teraz. Nie można powiedzieć, a przyjadę za tydzień, prawda? Tak. Więc no, musimy mieć ten sprzęt odpowiedni. Poza tym, wie pan, to taka hipokryzja trochę i obłuda, bo ludzie w mieście wytykają nam sprzęty. Tu stoją John Deere, oczywiście. Ten ma 20 parę lat, ten koło 30. Ludzie w mieście się nie znają. Powiedzą, że to jest traktor warty setki tysięcy złotych. Może 100, może 200. A to są nasze środki pracy. My nie wypominamy nikomu w mieście, że ktoś jeździ nowym BMW za 300 tysięcy, tylko po to, żeby nim jeździć. Dla swojej wygody. Po to, żeby sąsiada może zdenerwować, a może dlatego, że go po prostu na to stać. My nikomu tego nie wytykamy. To są nasze środki pracy. Tylko i wyłącznie. Narzędzia pracy. Narzędzia, tak. Przepraszam. Tak. I to też nie zapominajmy, że my pracujemy po wiele godzin w takiej maszynie, więc jakiś komfort musi być, no bo umówmy się, no w XXI wiek. A poza tym, wie pan, też obłuda taka i hipokryzja ludzi z miasta. A byliby bardzo dumni, jakby na przykład jesteśmy w Unii Europejskiej i w całej Unii wszyscy się śmiali, pokazywali filmiki, jak to w Polsce ludzie jeżdżą, nie wiem, Ursusem z lat 60. albo koniem. To prawda, tak. Więc... A powiedzcie panowie, bo wiadomo, że my nie możemy po prostu absolutnie odpuścić tego tematu, czyli strajkujemy do skutku w taki sposób, aż ten Zielony Ład zostanie całkowicie odsunięty, zatrzymany, skasowany i wycofany. Po prostu on nie ma prawa bytu w naszych warunkach. Jak to wygląda, żeby po prostu była sytuacja jasna. Nie spoczniemy po prostu. Po prostu nie odpuścimy, bo jesteśmy w takich sytuacjach, że po prostu musimy walczyć o to, ale też muszą ludzie zrozumieć, że my nie walczymy tylko dla siebie, bo co się stanie, jeżeli my na przykład w tym momencie odpuścimy, damy sobie z tym wszystkim spokój? Co ludzie powiedzą potem swoim dzieciom? Co będzie za 5 lat? Co będzie za 5 lat? Co oni powiedzą swoim dzieciom? Bo teraz póki co dobrze, idą do sklepu, jest towar, jest wszystko, jest ładnie, pięknie, tak? Bo zarabiają ludzie godziwe pieniądze, tak? Ale my też pracujemy, ciężko pracujemy, od żaby do skowronka. I proszę mi wierzyć, że to nie wygląda czasami tak kolorowo, że my sobie gdzieś tam tylko naprawdę się nazapieprzamy jak osły i musimy to wszystko utrzymać w rydzach. My jesteśmy tak,
mechanikami, księgowymi. Za dużo tego. Za dużo jest tego wszystkiego na głowę. Po prostu rolnik powinien się zająć rolnictwem. Proszę mi wierzyć, że przy gospodarstwie 100-hektarowym to musi być już osoba oddelegowana do papierów, do dokumentacji. Nie wyobrażam. I teraz rzecz. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że rolnik 15 godzin siedzi w traktorze, bo przychodzi czas, tak jak kolega powiedział, jest moment, musi zaorać, bo jest pogoda, musi to wsiać w terminie i on przychodzi po 15 godzinach, on nie wie, z której strony z traktora ma wyjść, czy z prawej, czy z lewej i on ma siąść jeszcze w tym momencie robić dokumenty, bo Unia mu każe to zapisać, to zapisać, to zapisać, to zapisać. Czyli to zapisać. Co się mówi, odsunąć urzędnika od rolnika jak najbardziej. Dokładnie. A druga sprawa jest też taka, że niech ludzie w mieście też nie zapominają, bo bardzo dużo społeczeństwa wywodzi się po prostu ze wsi. Ze wsi, tak, ze wsi. To prawda. Pouciekali do Wrocławia, do różnych miast, prawda? Nagle na stare lata wracają z powrotem. Albo dostają te działki, albo mają działki na wsi, albo to, albo tamto i wracają na tą wieś. My im życia nie utrudniamy. Nigdy nie utrudnialiśmy i nie będziemy utrudniali. Tylko trochę zrozumienia, bo bardzo dużo ludzi się wywodzi. Ma korzenie wiejskie, ma babcie, żeby dziadka, pamiętali ma to, o tym. Żeby po prostu o tym pamiętali. Bo jak nas zabraknie, rolników, to co zostanie? Nie będą mieli co jeść. Obudzą się, przepraszam, kiedy? Jak będzie bułka kosztowała 10 zł? Już będzie za późno. Dlatego my cały czas ten temat poruszamy. Tak? To jest kolejna blokada zorganizowana tutaj w naszym powiecie i cały czas działamy. Działamy też mocno, że tak powiem, papierowo, tak? Bo nie tylko wychodzimy na drogi i robimy blokady i staramy się jakoś to pokazać swoje niezadowolenie, ale też próbujemy od strony jakiejś takiej władzy, tak, papierowej, robimy różne pisma do różnych, wnioski, tak, petycje, różne, bardzo dobrze. Różne tak. Wnioski do tego. Mieliśmy spotkania z wojewodą. Wojewoda zorganizował spotkanie z wiceministrem Krajewskim, który zresztą powiedział, że Polska granic nie ma, granice są tylko europejskie i oni tego nie mogą zamknąć, bo Polska nie ma granic, no to kpina, po co mamy rząd żart. W takim razie, tak. Skoro nie mamy granic, rząd mamy w Brukseli w takim razie. To tak to sprawa wygląda i to jest tylko takie spychologia. My coś załatwiamy, oni nas popierają i każde jedno spotkanie to oni chcą postulaty. Postulaty są takie same, nie zmieniają odkąd się. Zaczęły się strajki. To są cały czas jedne postulaty i to są postulaty, które się powtarzają nagminnie w całym kraju i w całej Europie, tak? To się nic się kompletnie nie zmienia i dalej idziemy z tym samym i o to samo walczymy cały czas. Rozumiem. I proszę mi wierzyć, że my nie siedzimy tutaj sobie, bo chcieliśmy sobie piknik na SC zrobić, tylko po prostu każdy z nas jest oderwany od pracy. Może pan zobaczyć, ciągniki są brudne, zjechały z pola wczoraj w nocy i każdy z nas walczy o to, żeby nie po to, żeby sobie posiedzieć, żeby się gdzieś pokazać w telewizji. Absolutnie nie. I my nie jesteśmy, nas nie obchodzi polityka. My nie jesteśmy za PiS-em, za Tuskiem, za tym, za tamtym. Nas to nie interesuje, bo ludzie nas po prostu oczerniają, że my jesteśmy polityczni, że to, że za tymi. Nie, my nie jesteśmy za nikim. My nie chcemy od Unii nic, tylko niech nam dadzą godnie żyć, żebyśmy za naszą ciężką pracę dostali godne wynagrodzenie. Panowie, ja w poprzednim filmie swoim powiedziałem o tym właśnie, że rolnicy mają takie podejście, że nie mają ukierunkowanej jakiejś opcji politycznej, natomiast walczą spontanicznie, sami i to jest coś pięknego, że potrafiliśmy się wszyscy zjednoczyć w taki sposób, żeby nie myśleć o polityce, a o tym, co mamy robić, co do nas należy. Panowie, ja wam bardzo dziękuję za te parę minut, które tutaj spędziliśmy przed kamerą. Na pewno ten filmik się ukaże. Trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że to wszystko po prostu się powiedzie. Jesteśmy z wami. Nie tylko ja, ale i wszyscy widzowie. Także działamy naprawdę każdy jak może i zrobimy wszystko, żeby to się nam udało, żebyśmy zwyciężyli, bo nie mamy innego wyjścia. Jeszcze kolega chciał coś dorzucić. Jedno słowo. Nie wiem, ile osób, mieszkańców miast będzie to oglądało. Bardzo was przepraszamy, jeżeli utrudniamy życie, ale niestety na tym polegają strajki. Jeżeli pan Protasiewicz mówi, że przeszkadzamy wam, że mama nie może dziecka do przedszkola odwieźć, no nie wiem, jakie wykształcenie wyższe ma pan Protasiewicz, ale niestety na tym polegają strajki, że ktoś musi cierpieć. Jakbyśmy strajkowali gdzieś na otwartym polu, nikt by nas nie widział, no to nie jest żaden strajk. Drodzy mieszkańcy miast, ja wiem, że to zabrzmi może odrobinie górnolotnie, ale walczymy nie tylko o siebie, walczymy o was też. Pamiętajcie, choć jesteście w większości ludzie po mądrych szkołach, wiecie, jak wygląda ekonomia. Jeżeli mamy produkcję rolną, to jest konkurencja. Są tanie produkty, dobre produkty. Jeżeli zostanie produkcja rolna zlikwidowana w Unii Europejskiej albo nawet w naszym kraju, nie umrzecie z głodu. Wszystko będzie. Wszystko do jedzenia będzie. Tylko jakiej jakości? Tylko jakiej jakości i zastanówcie się, za jakie pieniążki. Dziękujemy wam, panowie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.